Wydaje mi się, że przed dziewczynami jest faktycznie duża poprzeczka, wysoko została postawiona ze względu na to, że czy muszą minimum dwa sezony odbyć, bo dyrektor Miszczak powiedział, że był kiedyś taki duet, który wytrzymał dwa sezony, bo jednak to napięcie między kobietami zawsze istnieje, istniało. Mężczyźni to jakoś tak sobie lepiej te wszystkie rzeczy organizują, a my kobiety czasem się sprzeczamy o to, która ma kolor bluzki, jaki, czy ta ma dzisiaj ładniejszą bluzkę, czy nie, czy gryziemy się kolorami, czy na przykład ta ma lepszy profil, czy nie, czy ta coś, więc jakby może coś takiego być, ale akurat jeżeli mówimy tutaj o Agnieszce i o Ewie, to są na tyle, wydaje mi się, doświadczone, zdystansowane do wielu sytuacji kobiety, które gdzieś są spełnione, jeżeli chodzi o tutaj o dziennikarstwo, spełnione w jakiś sposób jako kobiety, że wydaje mi się, że nie będzie tutaj problemem tutaj takie stricte kobieca rywalizacja. Nie, chyba jestem o nie spokojna. Wydaje mi się, że tak one zostały super tutaj dobrane, że a jeżeli nawet by tak się zdarzyło, bo tutaj wiele osób pisało komentarze, że o nie, The Morning Show, tak? Czyli bardzo znany serial, który był nominowany do Złotych Globów czy do Oscarów, nie wiem. Tak, do Złotych Globów, może się powtórzyć, który skończył się troszeczkę nie tak, jak tutaj szefostwo zamierza, żeby ten duet funkcjonował. Zobaczymy. No, na pewno to będzie atrakcyjne dla widza. Albo widzowie będą oglądać, żeby czekać na te smaczki i te takie różne niesnaski i jakieś zgrzyty między paniami, a z kolei druga strona medalu może być taka, że widzowie właśnie będą chcieli zobaczyć, jak ta solidarność kobiet tutaj w pracy przebiega. A jak gdybyś się zapatrywała, gdybyś dostała propozycję poprowadzenia programu właśnie z kobietą? I może z kim byś chciała poprowadzić, jeśli to miałaby być kobieta? Znaczy, jeżeli chodzi tutaj o Dzień Dobry TVN, to już sobie nie wyobrażam, żebym mogła go prowadzić z kimś innym niż Damian Michałowski. Znamy się troszeczkę ponad pół roku i tak się świetnie dogadujemy. To już mogę z całą pewnością stwierdzić, że jesteśmy już duetem. Może to już nie są dwie oddzielne jednostki, tylko jesteśmy już duetem i rozumiemy się bez słów. I to pół roku pokazało, że możemy na siebie liczyć i jesteśmy dla siebie ogromnym wsparciem. A jeżeli bym mogła prowadzić jakikolwiek inny program z kobietą, to bardzo chętnie. Ja zawsze kibicuję kobietom i w ogóle dla mnie kobiety są świetną inspiracją. A kto by mógł to być? Ja nie mam w ogóle jakichś takich konkretnych wymagań, więc wszystkie kobiety, które pracujecie u nas w stacji, jesteście dla mnie świetnymi jakby na przyszłość współpartnerkami.